Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co ostatnimi czasy dzieje się w tej gierce, no bo mówiąc szczerze, nie jest kolorowo, dlatego że coraz więcej serwerów zostaje przeniesionych na ten nowy backend, tak naprawdę już tylko nieliczne zostały na starym, no i właśnie po tych przenosinach gra w niektórych momentach działa tragicznie, czasem naprawdę nie da się grać, bardzo laguje, nieraz tutaj pomiędzy dodaniem statystyki, czyli naciśnięciem plusika, o nawet teraz widzicie, że zanim w ogóle nas wrzuci na postać, to musi troszeczkę ten grzybek się przemielić, no na starym backendzie tego nie było, jak tutaj klikniemy na plusik na statystyce, to też musimy troszkę poczekać, o teraz w ogóle coś nam cofnęło, no właśnie, to jest taka, można powiedzieć, to są takie kwiatki, które obecnie mam na co dzień na tych serwerach, na których gram, ja to nagram w ogóle koło 11, więc jeszcze jest dość wcześnie, natomiast nieraz w godzinach wieczornych czy coś, no to dosłownie gierka jest niegrywalna, czasem musiałem nawet poczekać po 5-6 sekund, zanim w ogóle jakaś czynność, którą kliknąłem, zostanie wykonana, tak jak mówię, na przykład tutaj dodanie tej statystyki, czy cokolwiek innego, także no nie jest kolorowo, tak jak wspomniałem, o teraz nas na przykład wylogowało, to też jest jeden z nowych feature'ów tego nowego backendu, do którego też zaraz przejdę, ale dobra, na wstępie oczywiście zostawcie kciuka w górę w tym momencie, zjeżdżajcie w dół i klikajcie tego kciuka, bo uznałem, że jest to temat, na który warto nagrać film, teraz mamy niedzielę, tak jak mówię, koło godziny 11, więc stwierdziłem, że sobie do was pogadam, bo został, można powiedzieć, na mnie taki zmasowany atak zrobiony już w czwartek, jak się nie mylę, dlatego że w czwartek wszystkie serwery, na których gram, zostały tak naprawdę, tak jak mówię, jednego dnia przeniesione na ten nowy backend, no i ten W55, na którym grałem, który był już od samego startu na nowym backendzie, no ale mówię, warto, myślę, że na ten temat nagrać, no bo gierka w tym momencie w niektórych momentach tak naprawdę nie sprawia totalnie przyjemności i totalnie jest niegrywalna, ale dobra, zanim do tego przejdziemy, to piszcie komentarze, co wam się przydarzyło odnośnie tego nowego backendu, czy macie jakieś błędy śmieszne, czy coś tam, czy macie w ogóle lagi, możecie też napisać, jak to u was wygląda, chętnie sobie poczytam. Słyszałem też takie opinie, że dla niektórych gierka działa cały czas ok, nie mają żadnych błędów, więc może też tutaj się tacy trafią. Także piszcie w komentarzach i oczywiście subskrybujcie z dzwonem, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. Troszkę się tu rozgadałem na początek, no ale okej, co to jest w ogóle ten nowy backend, bo pewnie wielu z was zada to pytanie. Na ten temat filmik już nagrywałem. Jak nie zapomnę, to wam go podrzucę w przypiętym komentarzu, ale jak sobie tam wpiszecie nowy backend Shakes and Fidget, to powinien wam wyskoczyć mój film, gdzie dość łopatologicznie powiedziałbym... wytłumaczyłem, co dla takiego zwykłego gracza ten nowy backend oznacza. No i teraz moje odczucia. Tak jak mówię, w czwartek moje serwery zostały przeniesione już wszystkie na ten nowy backend, czyli tutaj W50, S40 Polski, S39 Polski. Generalnie już, tak jak wspomniałem na początku, dosłownie kilka serwerów jeszcze zostało na tym starym backendzie, już raczej wszystkie chcą jak najszybciej przenieść na ten nowy backend. Z jednej strony to jest ok, dlatego że pamiętamy na przykład poprzednią edycję Hellevatora, jak tutaj mieli ten błąd, że tam na starym backendzie Hellevator działał tragicznie, w sensie no był bardzo zbugowany, dostawaliśmy tam miliony grzybów, miliony jedzonek i tak dalej, no to z jednej strony to rozumiem, żeby już wszystkie serwery były na tym nowym backendzie i żeby mogli w końcu zacząć pracować nad łataniem tych dziur, które jakby powstały tam przy przenosinach, czy tam tych lagów, czy czegokolwiek i po prostu nie musieli się rozdrabniać, że ten serwer ma nowy backend, to jest coś innego, ten serwer ma stary, to jest co innego, tylko żeby już się mogli skupić tylko i wyłącznie na tym nowym, więc z jednej strony to jest ok, no ale tak jak wam wspomniałem, serwer naprawdę bywa w niektórych momentach niegrywalny. O co chodzi z tym wylogowaniem? Może to też od razu wytłumaczę. Zostało wprowadzone coś takiego, że teraz bodajże co 30 minut wylogowywuje nas z konta samo. Dlaczego? Dlatego, że jest to takie ala zabezpieczenie, żeby poprawić wydajność tutaj serwerów. Dlatego, że dużo osób, wiadomo, trzyma sobie Shakesa gdzieś tam w tle, jest zalogowany na postaci, na przykład tak jak ja teraz sobie wejdę, kliknę tutaj na postać, no i jestem na tym serwerze, jestem zalogowany, a robię totalnie co innego, a Shake sobie gdzieś tam działa w tle, no i właśnie to ma na celu, to jest taki zabieg, powiedzmy, żeby oczyszczać te konta, na których się nic nie dzieje, żeby one zostały wylogowywane z serwera i wtedy ten performance poprawiać danego serwera. Z jednej strony jest to ok, bo faktycznie pomaga, faktycznie jak nas wyloguje, jak potem wejdziemy na serwer, to przez około 10-15 minut on działa naprawdę spoko, potem niestety znowu ludzie zaczynają wchodzić, znowu się logować i praktycznie jest to samo od nowa, no ale tak jak mówię, jest to ustawione chyba co 30 minut, jak się nie mylę.
takie wylogowywanie. Natomiast z tego co wiem, miało to być ustawione tak, że będą wylogowywane tylko konta, na których nic się nie dzieje, czyli tak jak mówię, siedzą sobie w tle. No a ja tutaj jestem wylogowywany nawet podczas tego, jak robię awkę, więc jakby chyba po prostu wszystkich wyrzucają. No i to jest okej na chwilę, nie? W sensie to jest dobry taki zabieg, powiedzmy, na tam, powiedzmy, nie, miesiąc czy coś, no bo jednak to pomaga. No ale raczej nie będzie już tak do końca tej gry, że permanentnie co 30 minut nas będzie wylogowywać tylko po to, żeby podnieść performance, bo na starym backendzie czegoś takiego nie potrzebowaliśmy. Na starym backendzie wszystko pływało, chodziło płynnie, kliknęliśmy coś, od razu akcja się działa. O, widzicie, teraz na przykład nam szybciej dodało statystykę, no bo jesteśmy po tym tak zwanym logaucie, no ale na starym backendzie takiego czegoś nie potrzebowaliśmy i wszystko chodziło płynnie i mam nadzieję, że tutaj też w końcu osiągniemy taki stan, że będzie to wszystko chodzić ok. Jakie moje obserwacje jeszcze odnośnie tego nowego i starego backendu? Przede wszystkim tak, ja bardzo, nie wiem czy to już mówiłem czy nie, bardzo mocno bagatelizowałem tak naprawdę to, co wy mi pisaliście odnośnie tego nowego backendu. Dużo osób narzekało, że o nie, mój serwer został przeniesiony, wszystko laguje, nic nie działa i tak dalej. No a ja tutaj grałem sobie na W55, tak jak mówię, on ma od nowości nowy backend. No i wiadomo, były jakieś błędy na początku, jakieś tam bugi, pamiętamy na przykład gniazdo pupili pamiętne czy coś, kto tam oglądał ten wie. No ale generalnie chodziło to i chodzi w dalszym ciągu ok. Czyli tutaj wiadomo, są jakieś lagi i nieraz coś tam z opóźnieniem dostaniemy, ale na pewno jest to grywalne i na pewno aż tak bardzo nie przeszkadza. Brakuje troszkę do tego starego backendu tym performance'em, natomiast generalnie, tak jak mówię, nie przeszkadza i chodzi w miarę dobrze. Co zauważyłem? Wszystkie nowe serwery, które wychodzą od razu z nowym backendem od samego startu, czyli w tym przypadku jest to W55, W56 i chyba W57, tylko te trzy wychodziły od razu z nowym. W54 bodajże nie, ale nie pamiętam. Te serwery działają naprawdę dobrze. Natomiast serwery, które zostają przeniesione ze starego backendu na nowy, działają w niektórych momentach, tak jak wspomniałem, tragicznie, więc nie wiem, z czym to jakby się wiąże, z czego to wynika, czy to wynika z tego, że po prostu dane zostają przeniesione ze starego na nowy i to tak laguje, a tutaj dane są od razu tworzone jakby na nowym i dlatego jest ok. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale to są moje obserwacje, więc teraz już wiem, co po prostu czuły osoby, których serwery zostały przenoszone na ten nowy backend, no bo jest tragedia. W piątek, żeby wydać tutaj na tym magu bodajże 1 200 000 000 golda w inteligencję, zajęło mi to dosłownie 4 minuty, bo patrzyłem na zegarek, tak wolno te statystyki się dodawały. Jak tutaj mi się wykopał gem i zaczęła mi mrygać twierdza, to kliknąłem sobie i czekałem dosłownie 6 sekund na to, żeby gem mi wyskoczył tak jakby z kopalni, żeby ta animacja się pojawiła. No i no mówię, awkę, którą przeważnie robię, jak nie jestem na Twitchu, nie jestem na streamie, nie streamuję danego dnia, no to awkę sobie, bo tak to zawsze wszystko zostawiam i robię na streamku wieczorami, natomiast jak nie mam tego streama, no to wiadomo, robię to sam dla siebie na szybko, no to zazwyczaj mi schodziło ze przeklikaniem tych czterech postaci, które obecnie mam, około 25 minut, to tak myślę, że max, czasem nawet krócej. Natomiast w piątek, gdzie takie lagi były największe, to było około godziny 11, zajęło mi to 3 godziny, no to troszkę przesadziłem, ale 3 godziny, no 3 godziny a 25 minut to jednak jest dość duża różnica. No i powiem wam, że no tragedia, nie? W sensie nie działa to tak cały czas, to też jest plus, tak jak mówię, to wylogowywanie pomaga, generalnie tam nie wiem, od czego to zależy, czy jak jest większe po prostu obciążenie serwera, to chodzi wolno, no ale w piątek godzina 11 raczej obciążenie nie powinno być takie duże, no a wtedy były największe lagi, wtedy tak naprawdę najbardziej to odczułem, teraz już jest troszkę lepiej, no ale mimo wszystko nie wiem dokładnie, od czego to zależy i czemu to tak wygląda, ale liczę po prostu, że zostanie to naprawione i że jakoś to stanie się grywalne. Pocieszam się tym, że jak wchodziła wersja remastered gry, czyli tą, na której teraz gramy, no to również było wiele błędów, wiele rzeczy nie działało. Ja sam pamiętam, że przez to, jakie tam były błędy, tam graficzne czy inne, to totalnie mnie ta wersja odrzucała i zawsze wracałem na tego flesza. Natomiast w tym momencie już wszystko śmiga tak jak należy i tak naprawdę już nie wyobrażam sobie w tym momencie wrócić na flesza. Już pomijam to, że się nie da, bo już ten flesz został całkowicie wyłączony, no ale mimo wszystko ta gierka obecnie wygląda naprawdę ładnie i wszystko, jeżeli chodzi o ten właśnie, o tą wersję remastered, działa ok. Natomiast no teraz pozostaje nam to, co działa w tle, czyli ten nowy backend, który mam nadzieję, że prędzej czy później, mam nadzieję, że prędzej oczywiście, zostanie doprowadzony do tego, do takiego stanu płynności, powiedzmy, jak stary backend, bo no mówię, w starym backendzie klikałeś i od razu miałeś odpowiedź serwera, klikałeś dodawanie statystyki, od razu ci się ona pojawiała i było wszystko git. Teraz niestety o czymś takim możemy pomarzyć tylko i wyłącznie
łącznie. No ale mówię, jeszcze troszkę pracy przed nimi, wiadomo, że nie jest to taki hop-siup i mam nadzieję, że to będzie grywalne. Tylko właśnie, czy w tym momencie, zanim oni tego nie doprowadzą do jakby już takiego stanu grywalności normalnego, takiego jak wcześniej, to czy oni na tym za dużo nie stracą, bo wiem, że masa osób nie chce im się grać, odechciewa im się, dużo osób też przez to, że były takie lagi i tak dalej, to na przykład, nie wiem, zostawiły sobie ogarnianie postaci na sam koniec dnia, no bo nie oszukujmy się, nie każdy ma czas, żeby siedzieć i powiedzmy, nie wiem, tylko i wyłącznie od razu czyhać po północy, żeby jak najszybciej tą postać przeklikać, czy tam po prostu w ciągu dnia, niektórzy dopiero na wieczór jak wracają do domu, to ogarniają te postacie. Jak ktoś ma jedną postać, no to jeszcze pół biedy, ale jak ktoś ma więcej, to już w ogóle tragedia. No i tak jak mówię, niektóre osoby, z tego co wiem, już w tym momencie pokończyły grę z racji tego, jak ona działa. No i wydaje mi się, że im jakby dłużej to będzie trwało, tym więcej strat, powiedzmy, gra przyniesie. W sensie tam dla twórców, wiadomo, no bo tym więcej osób tą grę pokończy. Jeszcze z takich błędów, które mi osobiście się nie przytrafiły, ale słyszałem o nich, w ogóle tak, często się wysypują sale chwały, często nie działają wcale, często tutaj są błędy, że na przykład ktoś, kto ma mniej czci, jest wyżej nad kimś, kto ma jej po prostu więcej, nie? Czyli no teraz się to akurat nie przydarzyło, ale na przykład, nie wiem, taki Mace, powiedzmy, byłby top 1, mimo że tej czci widać, że ma mniej, także takie rzeczy również się zdarzają. Bardzo często się teraz słyszy, że o pół nocy nie resetują się niektóre rzeczy, czyli na przykład wiadomo, codziennie o północy mamy tak, że tutaj nam się resetują te walki za punkty doświadczenia, możemy od nowa zrobić 10, generalnie awka przede wszystkim, co najważniejsze, tam gra w kości i tak dalej, już coraz więcej osób mówi, że po północy ich konto nie zostało zresetowane albo zresetowano tylko część, czyli na przykład nie wiem, awkę mogą zrobić od nowa, mogą jakby skorzystać z kolejnego dnia gry, ale na przykład ataków za punkty doświadczenia nie mogą porobić, bo już mają od samego początku 10 na 10. Takie rzeczy również słyszałem, takie też się tam na takie błędy, powiedzmy, skarżyli ludzie. Dodawanie statystyk też obliczane jest z bardzo dużym opóźnieniem, czyli jak ja tutaj sobie dodaję, to dodaje mi po jednej statystyce i jakby dopiero tam z czasem jest to przeliczane, są jeszcze tam, wiadomo, dodawane do... O, teraz zobaczcie, teraz mi dopiero przeskoczyło. Dopiero po czasie są dodawane pupile, czyli tam generalnie potka i tak dalej, no wszystko co, to, co wpływa na to, ile tej inteligencji mamy ostatecznie, jakby ile nam po prostu wychodzi z tej podstawy, którą mamy aktualnie. Wiadomo, tutaj się składa premia tymczasowa, ekwipunek, pupile, no i ta podstawa, no a my jak dodajemy, to dodaje nam pojedynczo, a tam po jakimś czasie dopiero to przelicza. To też wiele osób widziałem, że ma z tym problem. Także tyle. Możecie, tak jak mówię, pisać w komentarzach, czy wam się coś jeszcze przytrafiło. Powiem wam, że no na razie nie wygląda to zbyt dobrze. Sam to odczuwam i sam rozumiem wiele osób. No ale myślę, że jeżeli ktoś... Mówię, na pewno dużo osób pokończy grę, to jakby jestem przekonany, bo jednak gra ma sprawiać fan, a jeżeli ktoś klika tutaj misję i czeka, żeby tą misję skipnąć klepsydrom i czeka na to kilka sekund dosłownie, gdzie no takich misji, jak robimy trzy paski, naprawdę jest dużo i naprawdę przez to się to strasznie wydłuża, bo nie jest to taki instant, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, no to wiem, że masa osób, no to jeszcze pół biedy, nie? Bo tak jak mówię, jak ktoś ma jedno konto, to tam się przemęczy godzinę i to konto ogarnie, natomiast jak, powiedzmy, komuś się nie zresetuje awka o północy, czyli nie będzie mógł jej zrobić awki, na przykład jak teraz weekend wypada i jakby twórcy, czy tam głównie deweloperzy, tam programiści bardziej, o może w ten sposób, nie mogą pomóc, no bo jest weekend i oni nie pracują i jak ktoś straci, na przykład, nie wiem, już widziałem, że niektórzy nawet dwa dni z rzędu nie mają odnowionej awki, no to ktoś traci dwa dni klikania na evencie Golda i Expa, który mamy teraz, no to już są takie rzeczy, które mogą zmotywować do tego, żeby faktycznie skończyć tą grę, no ale miejmy nadzieję, że ogarną to, że będzie to działało ok, przynajmniej. Już nie wymagam, żeby to od razu chodziło tak jak stary backend, do tego, tak jak wspomniałem, potrzeba czasu, no ale liczę, że będzie to chodziło w miarę, chociaż ok, żeby po prostu to było grywalne i żeby przede wszystkim nie było takich błędów, jakie w tym momencie się przytrafiają. Tyle, tak jak mówię, piszcie w komentarzach, co wam się przytrafiło, możecie zostawić kciuka w górę w tym momencie, możecie zostawić suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypięte w komentarzu i opisie. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!